Mieszkańcy nie chcą masztów telekomunikacyjnych. Kolejne wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych. Za nami 34. edycja radomskich spotkań z poezją. Dzień dobry, Michał Kaczor, zapraszam na informacje telewizji Dami. Od ponad roku mieszkańcy ulic Mostowej i Małcużyńskiego w Radomiu podejmują działania przeciwko budowie dwóch masztów telekomunikacyjnych. Instalacja przy ulicy Mostowej już stoi, a drugi maszt jest w trakcie budowy. Podczas sesji Rady Miejskiej została wygłoszona informacja prezydenta Radomia w zakresie budowy i funkcjonowania masztu przy ulicy Mostowej i Małcużyńskiego. Wniosek w tej sprawie, który mieszkańcy złożyli do samorządowego kolegium odwoławczego, został odrzucony. Jesteśmy oczywiście z mieszkańcami ulicy Mostowej, natomiast sytuacja zupełnie nie jest w naszym kręgu możliwości i działania. Wiemy, że maszt na ulicy Mostowej powstał, decyzje zostały wydane. Pan prezydent działał w granicach prawa, bo tak oczywiście musi działać. Mieszkańcy ulic składali również dwa wnioski do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego o wstrzymanie budowy oraz o uchylenie decyzji pozwolenia na budowę. Wnioski nie zostały jeszcze rozpatrzone. W tej chwili nie mamy z urzędu żadnej informacji na ten temat, co zrobił nadzór budowlany. Na dzień dziś otrzymaliśmy tylko z GUNB-u pismo, które wyznaczyło termin rozpatrzenia sprawy na 20 października 2023. Jak widzimy, mamy dziś 27 listopada. Na piątek, tak, nie miałem żadnej informacji, aby z GUNB-u do Urzędu Miejskiego wpłynęło jakiekolwiek pismo. Mieszkańcy deklarują, że nie chcą już dłużej czekać i nie przestaną walczyć w tej sprawie. Wszyscy są zmobilizowani do podjęcia wszelkich możliwych kroków, aby zatrzymać budowę drugiego masztu. Na Mostowej maszt już powstał. Jeszcze nie są włączone nadajniki, natomiast Małcużyńskiego okazuje się, że sąd zatrzymał budowę masztu, wojewoda uchylił. No my jako mieszkańcy dalej będziemy walczyć. W trakcie obrad toczyła się burzliwa dyskusja. Mieszkańcy twierdzą, że powstaje zbyt duża ilość takich instalacji w naszym mieście. To jest niedopuszczalne, żeby na przestrzeni 2 kilometrów od Maratońskiej do Mostowej było 4 czy 5 masztów. Na strefie Woźniki 2, na Halinowie kolejny, przy Maratońskiej jest. Na ten moment nie ma przepisów, które określałyby minimalną odległość budowy masztów telekomunikacyjnych od zabudowań. Usłyszeliśmy, że formalnych możliwości tak naprawdę Rada Miejska nie ma. Niemniej ja tutaj wobec mieszkańców publicznie składam deklarację. W najbliższym czasie przygotujemy stanowisko takie wzmacniające ten protest mieszkańców, ale też chcemy poznać tak naprawdę ilość masztów, która funkcjonuje w mieście. Mieszkańcy uważają, że tłumaczenie władz miejskich o wyczerpaniu ścieżki administracyjnej nie jest zgodne z prawdą. Cały czas jest sytuacja taka, jak się zwrócimy o cokolwiek, ja mam czyste ręce. Wojewoda czyste ręce. Ochrona środowiska, do której się zwróciłem, też odbija. No każdy odbija, no pomóżcie nam chociaż przynajmniej. Mieszkańcy mówią głośno o tym, że nie są przeciwnikami rozwoju. Protestujący chcą, by takie instalacje powstawały w dużo większej odległości od zabudowań. Swój sprzeciw argumentują troską o zdrowie. Samorząd województwa mazowieckiego po raz kolejny wsparł strażaków ochotników. Tym razem przekazał środki ochrony indywidualnej dla druhów z gminy Wolanów. Hełm z latarką, rękawice, profesjonalna odzież i obuwie. To trafiło do strażaków ochotników z OSP Młodocin Większy i OSP Strzałków z gminy Wolanów. Dzisiaj ochotnicze straże pożarne w ilości prawie 2000 jednostek i 70 tysięcy strażaków ochotników w województwie mazowieckim. To olbrzymi bufor bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkańców. Dzisiaj to oni stanowią tak naprawdę system bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ale nie tylko naszego województwa, naszego kraju. Jednostki
co roku staramy się doposażać właśnie w sprzęt ochrony osobistej dla bezpieczeństwa, dla strażaków biorących czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Wartość przekazanego przez samorząd województwa mazowieckiego umundurowania to 50 tysięcy złotych. Wszystkim nam zależy na tym, żeby nasi strażacy ochotnicy byli jak najlepiej wyposażeni, żeby byli bezpieczni. I mamy tutaj przedstawicieli obydwu jednostek, którzy też z przyjemnością zamienią już mundury lekko używane, powiedzmy, na mundury nowe. Mamy tutaj buty, mamy hełmy, więc na pewno udział w akcjach będzie znacznie bezpieczniejszy. Jak podkreślił radny Wolanowa, to jest kolejne wsparcie, jakie trafia do strażaków ochotników. To kolejne doposażenie naszych strażnic. Samorząd Województwa Mazowieckiego dba o nasz region. Szczególne tutaj podziękowania dla marszałka Rafała Rajkowskiego, który zawsze pamięta o nas, zawsze dopytuje mnie, czy coś w regionie jeszcze potrzeba. Samorząd Województwa Mazowieckiego pomógł także strażakom ochotnikom z gmin Borkowice i Odrzywu. Całkowity koszt doposażenia wyniósł 150 tysięcy złotych. Odbyła się już 34. edycja radomskich spotkań z poezją. Główną częścią wydarzenia był finał 28. ogólnopolskiego konkursu poetyckiego imienia Stanisława Grochowiaka. Celem spotkań oraz konkursu jest popularyzacja poezji awangardowej, ale przede wszystkim odkrycie nowych talentów. Cieszymy się, kiedy są wiersze inspirowane twórczością Stanisława Grochowiaka. To jest poezja niezwykle awangardowa, warsztatowo bardzo ciekawa i trudna. W trakcie spotkania wystąpiła radomska artystka Olga Lucedarska-Kurek, która zaprezentowała wygrane wiersze w muzycznej aranżacji. Ponadto odbyły się dwa spotkania autorskie z Piotrem Szewcem i Anną Nasiłowską. Zwieńczeniem spotkania był koncert. Słyszymy dźwięki fortepianu. Ja się przyznam, że po raz pierwszy ich usłyszę, ale z tego, co czytałem i kolega Balcerowski mówił, a czytałem w internecie, że niezwykle ciekawy koncert ze względu na wyjątkową muzykę, ale również ciepły głos solistki. W tym roku radomskie spotkania z poezją zostały rozszerzone o dodatkowe imprezy towarzyszące, które są realizowane we współpracy z partnerami lokalnymi z powiatów radomskiego, lipskiego i smoleńskiego. Następne imprezy, oprócz tej głównej dzisiejszej w Radomiu, to są imprezy w Bibliotece Pedagogicznej w Lipsku, gdzie spotkamy się z młodymi czytelnikami, którzy, mam nadzieję, zapoznają się z dorobkiem właśnie grupy literackiej Uczywo, grupy poetyckiej Uczywo. Kolejną imprezą towarzyszącą będzie spotkanie w Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Siennie, gdzie zaprezentowany zostanie dorobek literacki stowarzyszenia. Program realizowany jest w ramach Funduszu Promocja Mazowsza. W miniony weekend Studio Inspektorat Tańca zorganizowało Maraton Kultury Kubańskiej. Podczas wydarzenia uczestnicy brali udział w warsztatach tanecznych. Była to już trzecia edycja wydarzenia, w trakcie której uczestnicy mogli szkolić się pod okiem doświadczonych instruktorów. Mamy świetnego instruktora w naszym studiu, Kubańczyka, który jest pomysłodawcą tego naszego maratonu, a Studio Inspektora Tańca jest wykonawcą. Podczas tej edycji na uczestników czekał również koncert i zabawa w rytmie kubańskim. W wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy z różnych zakątków Polski. Mamy nowości, czyli zajęcie musicality z muzyką na żywo. Prowadzą różne instruktory z różnych zakątków Polski. Tak samo jak uczestnicy, również mamy tutaj z Białegostoku i z Gdańska do nas dojechali, więc dzieje się. W trakcie warsztatów uczestnicy mieli okazję zagłębić się w świat kultury kubańskiej. Tutaj na sali czują tę energię, naprawdę jest takie ogromne dla mnie przyjemność, że tutaj ludzie chodzą, uczą się podstawowe kroki, tańczą w tej muzyce, no i naprawdę jest niesamowita energia. To jest naprawdę rzeczy, które... Niezapomniany jest ten event, naprawdę. Aby wziąć udział w warsztatach, nie trzeba być doświadczonym tancerzem, wystarczy czuć kubańską energię. Jestem już trzeci raz. Za każdym razem, kiedy Rodrigo organizuje warsztaty, to wiem, że warto tutaj przyjść i warto skorzystać z okazji, bo to jest naprawdę fajne wydarzenie na wysokim poziomie i przede wszystkim no, mamy tutaj takiego 100% Kubańczyka, który tą kulturę pokazał w Radomiu.
Aby wziąć udział w warsztatach, nie trzeba było być doświadczonym tancerzem, wystarczyło czuć kubańską energię. Studio Inspektorat Tańca od 2017 roku prowadzi zajęcia dla dzieci i dorosłych, na których uczestnicy mogą uczyć się m.in. tańca klasycznego, współczesnego czy akrobatyki. To już wszystko w tym wydaniu informacji telewizji DAMI. Zapraszam teraz na sport i prognozę pogody. Dziękuję.